Dzień dobry, witam Was serdecznie. TikTok, Krzysiek Humeniuk, pierwszy program o zegarkach na polskim YouTubie. Dzisiaj TikTok w terenie, TikTok specjalny, ponieważ zostałem sprowokowany przez jednego z użytkowników, a właściwie przez kilku użytkowników na grupie ekipy TikTok, na którą Was zresztą serdecznie zapraszam, do sprawdzenia pewnej rzeczy. A dokładniej do sprawdzenia pewnego zegarka z pewnego bardzo konkretnego sklepu, do którego Was zresztą za chwilę zabiorę. Do Lidla, do Lidla. W końcu TikTok to zegarkowy kanał śledczy, dlatego też postanowiłem wziąć to na siebie i stać się tym szeryfem, który ostatecznie wyda werdykt, czy warto, czy nie warto, ale o tym już przekonajcie się sami. Zaczynamy! No i proszę Państwa, mamy to. Zegarek, jaki jest, każdy widzi, kosztował 29 zł, więc niedużo. O tym zegarku rozmawiało się na grupie i postanowiłem, że nie byłbym sobą, gdybym nie sprawdził tego dla Was i gdybym nie zobaczył, czy te 30 zł, zawrotne 30 zł, które trzeba było wydać za ten zegarek, czy było warto, czy też nie. Ale żeby się o tym przekonać, trzeba ten zegarek rozpakować, trzeba go otworzyć, do czego też jestem przygotowany. Ale to już za momencik. Zrobię Wam potem jeszcze kilka przebitek, zbliżeń, żeby pokazać, jak to wygląda. A tymczasem cóż, przejdźmy do testu właściwego. Okej, skoro warunki terenowe to kamera na dachu samochodu, mam tutaj taki ochraniacz na mikrofon, żeby ewentualne jakieś tam problemy z wiatrem eliminować, ale jeżeli będą takie, to z góry Was za to przepraszam. Postaram się mówić głośno i wyraźnie. Słuchajcie, mamy zegarek Auriol, jest to diver, ma 3 lata gwarancji, więc to jest bardzo ważne. Zegarek z wymiennym paskiem, zresztą jak większość zegarków, ale oprócz tego mamy tutaj jeszcze bransoletę. No i co? Zobaczymy zaraz, ile to jest warte i potem będę miał jeszcze kilka słów od siebie, ale być może zrobię to już w środku w samochodzie, bo trochę wieje, a chciałbym, żeby to wybrzmiało. Okej, rozpakowujemy. Oczywiście w środku jest blister, dlatego też mam nóż i tym nożem postaram się to wszystko zaraz otworzyć. Nienawidzę blisterów, to jest najgorsza rzecz, jaka jest, ale mam też całkiem spoko nóż, więc powinno się udać. Mam też nadzieję, że nic mnie tutaj nie przejedzie, bo stoję na takiej bocznej drodze. Dobra, otwarcie, unboxing. Nie należy do najprzyjemniejszych na pewno. Mamy to, na czym nam najbardziej zależy. Pudełko na razie nam się nie przyda. Instrukcji też nie czytamy, no bo to w końcu zegarek. Dobra, słuchajcie, tak to się prezentuje. Wygląda to nie najlepiej, szczerze mówiąc. Okej, zaczynamy od paska na to. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to przede wszystkim quick release. Rzecz, której czasami nie spotyka się nawet w lepszych zegarkach i która jest tutaj obecna. Pasek jest okej, naprawdę spoko jakości, biorąc pod uwagę to, że za cały zegarek zapłaciłem 30 zł. Więc okej, dobra. Pasek jest dwuczęściowy, więc nie jest to takie typowe na to, ale pasek nylonowy, całkiem spoko, całkiem fajnie wygląda, jakość też okej. Tak jak mówiłem, quick release'y. Jak na razie wszystko spoko, ale my nie jesteśmy tutaj w temacie paska, tylko w temacie zegarka. I ten zegarek... O, wow! Dobra, tego się nie spodziewałem, proszę Państwa, bo mamy narzędzie do zmiany, czy do skracania właściwie, bransolety. I to wcale nie jakieś takie turbo złe, plastikowe co prawda, ale wydaje mi się, że w ten sposób bez problemu taki zegarek, czy taką bransoletę sobie skrócimy. Oprócz tego mamy jeszcze w zestawie dodatkowe ogniwa tej bransolety, więc spoko, spoko. Jak dla mnie, na razie plus. Przypominam, 30 zł. No ale sam zegarek jest w sumie najważniejszy i tutaj już nie ma co się oszukiwać. Jest średnio, ale o tym się zaraz przekonamy, dobra. No cóż, zegarek, jaki jest, każdy widzi. Postaram się jeszcze zrobić przebitki, żebyście widzieli dokładnie, o co chodzi. Ale przede wszystkim... Słyszycie to? Tak jest! Jest obrotowy bezel, który, uwaga, centruje się prawie idealnie, więc jak na razie plus, niech się Seiko uczy, proszę Państwa. Inna sprawa to bransoleta. Cała bransoleta jest fatalnej jakości. Dzwoni jak dzwony w kościele, albo dzwonki w kościele, bo to jest taki raczej szeleszczący dźwięk. Oczywiście zwijane blaszki, nic fantastycznego, polerowana na wysoki połysk, więc będzie złapała rysy. No i oczywiście brak endlinków, więc mamy tutaj całe szczęście quick release, więc możemy sobie tę bransoletę szybko zamienić na dołączony pasek. O matko. Dobra, udało się. Co jeszcze więcej możemy o tym zegarku powiedzieć? Zegarek
kwarcowy, na baterię, koronka działa, wszystko działa, nie ma żadnego datownika, więc nie ma tutaj skomplikowanego mechanizmu, ale o tym, jaki mechanizm jest w środku, o tym się za chwilę przekonamy. Oprócz tego fatalnej jakości koperta, bo jest to prawdopodobnie jakiś mosiądz pokryty jakąś farbą. Trudno powiedzieć, co to jest, na pewno nie jest to stal. Nie jest to też stal chirurgiczna, bo na taką nie wygląda. Za to stalowy jest prawdopodobnie, tak jest, stalowy jest dekiel. I zaraz z tym deklem spróbujemy sobie poradzić, żeby zobaczyć, co w środku tyka, bo o to też było kilka pytań. Okej, nie byłem do końca przygotowany na to, jaki tutaj będzie dekiel. Spodziewałem się, że będzie to po prostu dekiel zaciskany, więc mam przy sobie narzędzie, którym zaraz otworzymy ten zegarek, ale pozwólcie, że najpierw pozbędę się tej bransolety, jednak będzie mi trochę wygodniej. Bransoleta, tak jak widzicie, banalnie demontuje się ją błyskawicznie szybko. Bransoleta nam się nie przyda. No i co? Sprawdzamy, co tyka w środku. Podejrzewam, że będzie to jakieś Hattori albo mechanizm no-name'owy. Otworzyło się i uwaga, 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 wielki reveal. Matko Bosko, mówię, co się stanęło? Oczywiście, mechanizm wielkości jednogroszówki, mały, ale czego się spodziewać po tak tanim zegarku? I uwaga, proszę Państwa, ja nie chcę nic mówić, ale jest to mechanizm japoński i postaram się Wam to pokazać na przebitkach. Jest uszczelka, więc mamy zapewnionych tych 5 barów czy 50 metrów wodoszczelności. Niech się schowają inne modówki, zegarki modowe, które czasami nawet takiej wodoszczelności nie mają. No i co? Mechanizm prosty, banalny, działa, nic temu zegarkowi nie dolega. I przypominam, kosztuje on 30 zł. Nie wiem, czy mam coś do dodania, musicie ocenić sami, a tymczasem zapraszam Was do środka, do samochodu, bo jest już naprawdę bardzo zimno, a ja nie chcę się przeziębić, więc widzimy się za sekundę. Mówiłem, że wrócimy za sekundę. Słuchajcie, pora chyba w ogóle zdradzić, po co ja nagrywam ten odcinek, po co zainwestowałem całe 29 zł w zegarek marki Auriol. Jezu, jak trudno się to wymawia. Na grupie, w komentarzach, w wielu miejscach w sieci często pojawiają się posty w tym stylu. Czy ten zegarek jest ok? Czy warto wydać na niego 20, 30, 40 zł? I zazwyczaj w tych komentarzach, które pojawiają się pod takimi postami, zazwyczaj ludzi, którzy nie znają się na zegarkach, nie potrzebują niczego drogiego, nie chcą kupić Rolexa, nie mają żadnych kolekcjonerskich zapędów, nie aspirują do bycia zegarkoholikami itd. Są to zwyczajnie osoby, które znalazły zegarek, który wygląda spoko, kosztuje całe 30 zł i zastanawiają się, czy kupić sobie taki zegarek na budowę, do malowania pokoju, do pracy w jakimś warsztacie, do jazdy na rowerze, do wszystkich tych sytuacji, w których zegarek się przydaje. I w komentarzach pojawiają się zazwyczaj odpowiedzi. No, nie kupuj tego, tragedia, dno, nie warto wydawać 30 zł, dołóż 500 zł i kup sobie Seiko. I tak dalej, i tak dalej. I jasne, ja się zgadzam z tymi komentarzami. To nie jest zegarek, który stanie się ostoją waszej kolekcji. To nie jest zegarek, który będzie sentymentalnym krokiem wstecz po wielu latach, bo prawdopodobnie tych wielu lat nie dożyje. Czy jest to zegarek dla kolekcjonera, dla świadomego użytkownika zegarków, który poszukuje tych perełek, białych kruków? Z pewnością nie, ale czy ten zegarek Auriol z Lidla nada się do prac budowlanych, do prac w garażu, wszędzie tam, gdzie wasze ulubione zegarki, takie, które mają dla was ogromną wartość, mogłyby się zniszczyć? Moim zdaniem jak najbardziej i nie powinno być w tym żadnego zaskoczenia. Nie powinno was to w żaden sposób dziwić, bo po prostu czasami ludzie noszą zegarki tylko dlatego, że są do nich przyzwyczajeni i bez zegarka czują się, jakby byli bez ręki. Czy tego typu zegarek jest ok dla wszystkich tych, którzy na przykład nie potrzebują zegarka za setki złotych czy tysiące? Jasne, trzeba to rozważyć we własnym sumieniu, we własnym sercu, czy taki zegarek i te wszystkie akcesoria, czy to jest warte tych 30 zł? Moim zdaniem tak, jasne, nie będzie to zegarek, który wywróci waszą kolekcję do góry nogami, ale nie o to w tym chodzi i takie jest przesłanie tego filmu. Jeżeli ktoś poszukuje zegarka taniego na co dzień po to, żeby go po prostu zniszczyć i w razie czego wyrzucić do kosza, a co najważniejsze, ten zegarek ma 3 lata gwarancji, więc być może nawet odzyskać po 2 latach, odzyskać kasę za ten zegarek w Lidlu, jeżeli będzie wam się tylko chciało,
czemu nie? Dlatego z tym was zostawiam. Nie z zegarkiem za 30 zł, ale z tą myślą, żeby nie być snobami. Zegarki są dla każdego, zegarki są w wielu przedziałach cenowych, są zegarki budżetowe, są zegarki dużo droższe. Oczywiście można dołożyć trochę i kupić sobie Casio, ale nie o to tutaj chodzi. Jeżeli ktoś nie potrzebuje takiego zegarka, a blisko ma na przykład do Lidla, czemu by tego nie zrobić? Ja nie widzę w tym nic złego. Zachowajmy zdrowy rozsądek, bądźmy dla siebie mili. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj, zapraszam was serdecznie do wspierania, bo dzięki temu wsparciu mogę na przykład robić takie filmy jak ten. Bardzo wam dziękuję, bardzo dziękuję wszystkim wspierającym i widzimy się w kolejnych odcinkach TikTok na tym kanale. Do zobaczenia. I powinienem teraz coś zrobić w stylu jakieś kreatywne przejście, więc po prostu znowu przykryję ręką obiektyw. Na razie.